Od zarania chrześcijaństwa ikona jest nieodzowną częścią wyznawców Chrystusa, już zaczynając od katakumb. I Kościół prawosławny po prostu odziedziczył tą tradycję i kontynuuje ją do dzisiejszego. Ikona jako taka pisze się, dlatego że ono to jest jak Pismo Święte, jak dzieło ojców Kościoła, czyli to jest tradycja, która spisuje się w sposób specyficzny, nie słowami, lecz pędzlem. Następnie, że to jest subtelna technika, nie jest malarska technika, jak gruba, a to jest bardzo subtelny sposób wykonywania. Obecnie ikona, tak jak i dawniej, ma takie same znaczenie. I może nawet w dobie obecnej ikona ma większe znaczenie, dlatego że ona inaczej wychowuje, niż wychowuje świat, społeczeństwo. Patrząc na ikonę, my kontemplujemy zupełnie inny wymiar, wymiar duchowy, i ludzie, którzy żyją konsumpcją, bardzo potrzebują tej duchowości. Ja myślę, że ikona właśnie spełnia te oczekiwania dla człowieka dzisiejszego. Tajemnica wcielenia, czyli naszego zbawienia. Bo taką prawdziwą ikoną Boga to jest Jezus Chrystus, który przyjął widzialny obraz. Bóg jako niewidzialny stał się widzialnym człowiekiem, czyli
мешкал вśród нас и заставил нам свое обличие и как бы позостаюнся с нами. Тоже Христос говорит, что я стою с вами по все часы, аж до скончения света, то не только духово, але власне и видяльне, как бы материальне. И то есть найважнейшее в жизни христианина. Икона нам помогает, потому что окресляем также, икона то есть окно до неба, чили икона есть уобецнением Бога на земле. Jesteśmy fizycznie ułożeni tak, że możemy rozmyślać, możemy kontemplować, ale nam jest zawsze taką pomocną rzeczą, jest, jeżeli my coś oglądamy, to możemy na przykład sprawdzić na dzieciach, jeżeli chcemy coś wyjaśnić, to trzeba im pokazać, wtedy oni to zapamiętują sobie i zupełnie inaczej o tym wspominają i żyją tym. Tak samo dla nas, dla tych dzieci Bożych, trzeba właśnie pokazać Boga, jakim On jest. Ikona to jest element kultu i miejsce jej oczywiście w kościele, w domie prywatnym oczywiście, dlatego że dom to jest mały kościół, rodzina to jest mały kościół i w domu jest świątynia, czyli ten miejsce dla modlitwy. Natomiast jeżeli dla mody, dla jakiegoś, dla upiększenia ikona nie nadaje się, po prostu nie, to jest profanacja, nie wolno. Jeżeli chodzi o wystawy, no to wtedy wystawa spełnia jakąś rolę edukacyjną, rolę, która wychodzi, znaczy ikona wychodzi w świat, czyli to jakby spełnienie przykazania Bożego, idźcie w świat i głoście Ewangelię.